Od początku stycznia do końca października tego roku Park Wrocławski odwiedziło ponad 394 tysiące osób. W tym miejscu, które funkcjonuje już od 6 lat, podobny wynik pojawia się po każdym sezonie. Odwiedzających przyciąga przede wszystkim ścieżka dinozaurów oraz bogaty inwentarz ogrodu zoologicznego. Grono zwierzaków w tym roku powiększyło się m.in. o ptasiego celebrytę gęś gęgawę, którą wychowała para żurawi, parkę unikalnych białych pawi, a także brewkę, krowę białogrzbietą, która przyjechała do Lubina w sierpniu. Zwiedzający są zazwyczaj zaskoczeni tym, że jest otwarte przez cały rok, bez wyjątków, że jest tak wczesna godzina otwarcia, bo już od 7 funkcjonujemy codziennie bez wyjątku. No a drugie wielkie zaskoczenie to bezpłatny wstęp. Dzięki temu no, zasięg nasz, czyli jakby odległość, z której przyjeżdżają zwiedzający, to jest no, ponad, myślę, 100 kilometrów. Park Wrocławski poleca się do odwiedzania. Do końca roku będzie otwarty do godziny 18, w okresie świątecznym do 20. Możliwe, że baczni obserwatorzy jeszcze w tym roku wypatrzą nową atrakcję. Sporą atrakcję. Bardzo lubimy zaskakiwać naszych zwiedzających niespodziankami. Już właśnie szykujemy kolejną, nie małą, bo będzie dość sporych rozmiarów i będzie to nowa figura na szlaku dinozaurów. Pojawi się, jeśli pogoda pozwoli, jeszcze w tym roku. Na pewno w najbliższych miesiącach. Co to będzie? No oczywiście powiedzieć nie mogę. Ale zapraszam do śledzenia na pewno naszego Facebooka, tam zawsze wiadomości są najświeższe. Atrakcji w tym roku nie brakowało także w Parku Leśnym. Gród Słowiański, wystawa pod nazwą Okupacja Sowiecka prezentowana w autentycznych bunkrach, a także Wielka Wojna 1914-1918, czyli jedyna tego rodzaju wystawa w Polsce, która przybliża kulisy I wojny światowej oraz ekspozycja z repliką samolotu w skali 1:1, która pojawiła się w tym roku z okazji okrągłej rocznicy i pod tytułem Bitwa o Anglię. W tegorocznym sezonie odwiedziło blisko 127 tysięcy osób. Dla mnie to była normalna praca, to sukcesy nie. No to wydaje mi się, że to jest to, że mieliśmy dobre pomysły, że trafiliśmy na zapotrzebowanie. Po drugie, korzystamy z tego, co nam zrobił COVID, czyli nie ma wyjazdów zagranicznych, ludzie zaczęli szukać miejsc w pobliżu własnego zamieszkania. Wystawy w Parku Militarnym przyciągały mieszkańców z całej Polski, ale nie tylko. Tegoroczną nowość, plenerową ekspozycję na temat bitwy o Anglię odwiedził wysłannik Jej Królewskiej Mości. Najważniejszy chyba dla nas gość, ambasador Wielkiej Brytanii, udało nam się zaprosić go na otwarcie wystawy, przyjechał, był bardzo zadowolony, bardzo mu się podobała. I to było też efektem tego, że mogliśmy pojechać z mniejszą wersją naszej wystawy do ambasady, żeby uczcić 80. rocznicę Bitwy o Anglię. W Parku Linowym atrakcji położonej w Parku Leśnym, alternatywnej dla znajdujących się w zielonym kompleksie plenerowych wystaw historycznych, także odnotowano sporą frekwencję. Atrakcje z budowlą krokodyla w centrum odwiedzały całe rodziny. Od czerwca do połowy listopada system monitorujący liczbę gości na trasach Parku Linowego odnotował 127 tysięcy wejść. To są tylko osoby, które weszły na Park Linowy. Podkreślę, tam przede wszystkim chodzi młodzież i osoby z dziećmi. Osoby starsze lub które nie są zainteresowane aż tak ekstremalnym ćwiczeniami, nie wchodzą na Park Linowy. Czyli ja myślę, że do naszego parku przyszło porównywalnie tyle samo osób, co do Parku Wrocławskiego. Tegoroczny pełen atrakcji sezon w Parku Leśnym i Wrocławskim przeszedł już do historii. Podsumowanie w liczbach pokazuje, że te projekty są doskonale zorganizowane i trafione w punkt. W planach są już kolejne atrakcje, które będą służyć mieszkańcom Lubina i nie tylko w kolejnych latach. Co to dokładnie będzie, dowiemy się już niebawem. Tymczasem zapraszamy do głosowania na Lubiński Park Militarny, który walczy o podium w plebiscycie Top 5 Radia Wrocław. Codziennie do 28 listopada na stronie rozgłośni radiowej można oddać jeden głos. Zwycięży jedno z 5 nominowanych miejsc, które zbierze największą liczbę głosów.